Barbarka 69 i Karolce 72. Po chwili przerwy w końcu przechodzimy do zwycanym Q&A. Wybrałyśmy trochę pytań, które wydały się nam ciekawe, więc mamy nadzieję, że odpowiedziałyśmy na najważniejsze i zapraszamy do oglądania. Nightmare Zuza pyta: macie jakieś ulubione anime? Tak, mamy. Również Nightmare Zuza, jeśli tak, to jakie? Moje ulubione anime to Mirai Nikki. Malwa pyta: kiedy współpraca z Kamilem Susem i z Prostracją? No właśnie, mamy nadzieję, że jak najszybciej, bo zawsze nam bardzo miło, jak o nas wspominają, więc prosimy, żeby Kamil Sus i Prostracja odezwali się do nas na kolab. Ja uważam, że to byłoby coś naprawdę legendarnego, coś na pewno fajnego by z tego wyszło. Miałyśmy już kiedyś plan, ale on trochę nie wyszedł, ale to nie ma problemu, zawsze możemy go trochę odnowić, także zapraszamy do kontaktu. Ren pyta: jaki cover, który stworzyliście, jest waszym zdaniem najlepszy? Uwielbiam wszystkie, ale to wszystkie nasze covery, ale chyba Lost on a Zeppelin. Uwielbiam tekst, jest bardzo, bardzo życiowy i pisałam go no prosto z serca. Ale uwielbiam też Painter i Blessing. Moimi faworytami są Blessing zdecydowanie, bo to taka piosenka, która bardzo podnosi mnie na duchu, kiedy jest mi smutno, i du, bo to pierwszy cover, który zgarnął dużą ilość wyświetleń i to bardzo mnie, pamiętam, cieszyło i dalej mnie to cieszy. I tak poza tymi dwoma to lubię jeszcze Strawberry Trapper i More. Wolicie bardziej KDA czy Black Pink? KDA uwielbiam, uwielbiam League of Legends, kocham grać. Ari to moja ulubiona postać. Nia. Kurczę, to jest chyba zbyt ciężki wybór dla mnie, bo bardzo lubię obie grupy i no chyba po prostu nie jestem w stanie wybrać. Ile macie lat? Urodziłam się w 1969 roku i stąd mój nick właśnie. Zakładając kanał, miałam trochę mniej niż 82 minus 69 lat. Taka zagadka matematyczna dla was, więc możecie sobie mniej więcej policzyć. Pozdrowimy na końcu. Sorbet pyta: kto był waszą inspiracją, jeśli chodzi o covery? No to tak, są takie duże kanały na YouTube, które robią grupówki i w ogóle i my stwierdziłyśmy, że też chcemy spróbować. Uwielbiamy Nano Cream i chociaż czasem zgapiają od nas covery, na przykład Giants, ale też Aoi Koe było ogromną inspiracją naszą, tak samo jak niektórzy solotwórcy, na przykład Bunny Ku albo Psycho. Od czego zaczęłyście? Jak cały pomysł się zaczął? Po prostu stwierdziłyśmy, że nagramy jedną z naszych ulubionych piosenek Mirai Nikki, opening Kusome Sorogiwi. Więc nagrałyśmy i wstawiłyśmy 21 lutego 2016. Tak, wtedy właśnie. I tak się zaczęła nasza przygoda. Jaką planujecie przyszłość? No nic nie wiemy, ale z pewnością będziemy chciały dalej robić covery, bo uwielbiamy robić covery. Zapraszamy do subskrypcji. Diamond 5678 pyta: boginie moje, czy wy i wasza Gites ekipa planujecie karierę muzyczną? Tak. WB pyta: planujecie się rozrosnąć na inne social media? No, póki co, teraz mamy tylko Twittera, ale może jeszcze się gdzieś indziej rozrośniemy. No, macie tutaj nick, czy nie wiem jak to nazwać, no jakiś taki tag może na ekranie. Ulubione kolory ekipy? Niebieski i różowy. Niestety nie jest to czarny i różowy jak Blackpink, ale bardzo, bardzo lubię niebieski. Czy Karolcia 82 jest wolna? Ja lubię szybko. Jak się nazywa wasz fanbase? Ojej, nie wiem. Nie mamy pojęcia, bo nigdy o tym nie myślałyśmy, że nawet, no, nie myślałyśmy, że będziemy mieć kiedykolwiek 1000 subskrypcji, ale chcemy, żebyście wiedzieli, że was kochamy bardzo, bardzo mocno, także możecie pisać propozycje nazwy naszego fanbase w komentarzach. Kiedy EOEO pyta: wolicie swoją lewą czy prawą stopę? Ja wolę lewą, bo mam ładniejsze palce tam, ale pytałam Karolci i ona woli prawą, także się dopełniamy. Pat Kels pyta:
Jesteście razem? No, przecież tutaj jesteśmy razem, wy dwie na kanale. Nie wiem, po co pytacie, nie rozumiem. Gdy Eleo pyta, z jakiej wytwórni jesteście? Póki co nie mamy żadnej wytwórni, ale mamy swoje własne studio Barbarkus, gdzie są nasi artyści, którzy wystąpili u nas na kanale. No ale nie wykluczamy, że kiedyś się może gdzieś zrekrutujemy. Co byście nam polecali? Bo słyszałam o tym całym YG, ale w sumie nie wiem, jak tam się można dostać, ale chciałybyśmy kiedyś bardzo spróbować. Hanna Wodor pyta, czy wy to robicie dla beki, czy naprawdę? Okej, robimy to na poważnie, z czystej pasji. I trochę mi smutno, jak dostajemy komentarze pod każdym filmem, czy to dla beki, bo oczywiste to jest. Naprawdę kochamy śpiewać obie i super się przy tym bawimy zresztą ekipy. Także nie piszcie więcej takich komentarzy, bo my to robimy naprawdę na serio i to jest trochę raniące. No ale rozumiem, że Hanna Wodór mogła nie wiedzieć, także... Hania, już masz odpowiedź i wszyscy mają swoją odpowiedź. Maralia pyta, czemu szkalujecie Black Skpinsk? Ale my tylko szkalujemy. Franek Bichta pyta, jakim cudem wasz głos tak cudownie brzmi bez autotune? Wiem, że go nie edytujecie, no ale jak? Dużo osób nam w komentarzach pisze, że jakiś autotune, a ja nawet nie rozumiem, nie wiem, co to jest ten autotune, naprawdę nie wiem. Dziękujemy za komplement, nie wiem po prostu, takie się urodziłyśmy chyba, no i lata śpiewania na YouTube i tyle. Sedy Asdy Asdadadad pyta, czy mogę zostać waszym podnóżkiem, proszę? No, nie wiem, chyba nie potrzebujemy, ale dziękujemy, to bardzo miła oferta i w ogóle. Barbara Kaczkowska pyta, gdybyście były zwierzątkami, to jakimi? Ja to bym była koniem. Ja bym była świnką morską. Kacper W. pyta, kto robi wam te arty w tle? PS, super jesteście. To zależy. Czasami robię te arty ja, czasami Barbarka, ale akurat ten obrazek z Q&A jest od naszej fanki. Dziękujemy bardzo. Angelika Jesionka pyta, co lepsze, groszek czy papryka? Pozdrawiam, jesteście super. Ja bardzo lubię groszek. Ja wolę paprykę, ale Angelika, ty też jesteś super, pozdrawiamy. Marek L pyta, jak ja to przeczytać mam? Równa się, plus średnik, plus równa się. Miecz świetny ze Star Wars, BTW. Bardzo fajny, dzięki. Goyo Satoru pyta, szanuję za rudego na prof. Trochę nie rozumiem pytania, ale też szanuję. Teraz tutaj takie długie pytanie mamy. Bambi pyta, hej, sorry, cofnęło mi datę na komputerze i do teraz myślałam, że kończy się dopiero styczeń. Masakra trochę ogólnie, to chciałam zapytać, czy to prawda, że Barbeirka, to chyba o mnie chodzi, jest w związku z Shimi Jimmy, bo jestem zainteresowana kompanią obu z nich. No i literalnie jestem troszeczkę zazdrosna. Także no słyszałam też, że Barbeirka... Bambi, nie tak się pisze moje imię. Jest tajemniczym nieznajomym, także nie wiem w sumie, ale oboje mi się podobają. Miałam ostatnio z Jimim Jimim sen, ale była też w nim wielka kobra. Bzzz. Czemu napisałam bzz XD? To nie pszczol, co nie. Ogólnie to mnie zabił ten woz w tym śnie i się obudziłam. Bo po co się nić dalej, jak nie żyłam, co nie? Tak szczerze to nie rozumiemy pytania, ale na szczęście mamy też drugie pytanie od Bambi, więc odpowiemy na nie. Bambi pyta, hej, sorry, co robiło mi tato na komputerze do grudnia 2021? Lubicie banany, żółte czy brązowe? Ja lubię banany ogólnie, bardzo fajne owoce moim zdaniem. Ja nie lubię żadnych, niestety mam alergię. A teraz zapraszamy na kącik pytań do Jimmy'ego Jimmy'ego. Zapraszamy bardzo serdecznie, Shimmy Jimmy. Cześć, tutaj wasz ukochany Shimmy Jimmy. I to jest moja sekcja, na której będę odpowiadał na pytania. I pierwsze pytanie, które dostałem, to jest od Dalkiu. Czy Shimmy Jimmy podpisze mi się na klacie? Stara, jak się mogę podpisać na klacie? Na buzi, na dupsku, na czym tylko będziesz chciała, więc dawaj pisaki, lecimy z koksem. Dobra, drugie pytanie, które dostałem, to jest, czy Shimmy Jimmy się ze mną umówi? Spier
dalej. Chyba, że masz pieniądze, to wtedy przemyślimy. Dobra, kolejne pytanie, które dostałam, jest od Adasia Niezgódki i brzmi: kiedy więcej się widzimy? To ja powiem tak, mnie jest pewno zawsze wszędzie, twoja stara będzie. I dobra. I ostatnie pytanie, które dostałam, jest od użytkownika Wybino. I pytanie brzmi: kim jest Shimmy Jimmy? No ja po prostu jestem i jestem zajebista. No i drugie pytanie od tego użytkownika to jest: gracie jakieś fleksy? Jedyny fleks, jaki znam, to jak wychodzę z złotym łańcuchem i szukam tatusia. To tyle. I teraz na końcu bardzo tutaj chciałyśmy podziękować wam za oglądanie tego, że i w ogóle za napisanie pytań, bo to też jest naprawdę bardzo miłe, że miałyśmy odpowiadać z czego. Pod tamtym filmem jest ponad 100 komentarzy. 100 i ja sobie w życiu nie wyobrażałam, żeby właśnie tyle komentarzy na końcu było. Także naprawdę dziękujemy ślicznie. I tak, teraz pozdrowienia dla Night Persons Irene oraz specjalne pozdrowienia od Barbarki dla największej fanki, Koleum. Dziękujemy raz jeszcze za oglądanie i miłego dnia. Hehe, pa, pa. Wciąż dryfuję, ciągle źle się czuję. Właśnie tak wygląda każdy dzień. Wow, wow. Lecz wiem, że chcesz więcej, zawsze więcej, nie mniej.